Trans Korei Południowej. Dobrze, południowej. Jego przeciwnikiem oczywiście w dniu dzisiejszym jest Acer Nercio, więc zapraszam do oglądania. You from Korea, right? Sure, sure, Korea. For now, a w USA siedzi. Aha, ale jest Koreańczykiem. No dobra, ale siedzi w USA, więc jakieś tam lekkie lagi oczywiście będzie miał. No tak się zastanawiam, jakim cudem Teran gra w Europie. Teraz większość graczy, Teranie raczej nie dają rady grać z Korei w Europie. Lag jest zbyt upierdliwy, jest zbyt duży, zbyt ciężki. No ale dobrze wiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Przyjrzyjmy się, co będzie kombinował Apokalips. Zaczyna od 14cc. Jego przeciwnik oczywiście zaczął wcześniej od ekspansji. Dlaczego? Bo mógł. Do tego wszystkiego jeszcze został dostał dorzucony spawning pool. Więc na razie standardowa gra. Ostatnimi czasy, co grywa Nercio? Przede wszystkim, co jest ważne, Nercio szybko zeskautuje i upewni się, co się tutaj dzieje. Widzi już ekspansję przeciwnika, więc okej, dobra, nie będzie harasu. Gaz jest średnio potrzebny, ale oczywiście może się przydać, żeby przyblokować tą ekspę, żeby linki na speedzie trochę tutaj mogły poszaleć. No ale wie, że nie będzie żadnego bardzo szybkiego harasu. 14cc to jest zawsze jednak bezpieczna sytuacja dla Zerga w początkowej fazie. Jaka będzie odpowiedź Nercio? Czy spróbuje przejąć sobie szybko trzecią bazę, czy jednak będzie grał jakiś standard na dwóch i do tego wszystkiego Mutaliski oraz Link Bane, Mutat? Przy czym Nercio, jak gra Muta, to gra ostatnimi czasy o wiele, wiele wcześniej. O wiele wcześniej niż standardowo teraz wygląda metagame, bo potrafi, bo już w 8 minucie nawet stawia sobie Spire, prawda? Zamiast w 11 na przykład, albo 10, więc różnica pewnego rodzaju jest. Wracając do tego, co się tutaj będzie działo, proszę bardzo, za chwilę będzie zabita pierwsza SCV, chciała zeskautować, zobaczy ten gaz, jeden zobaczy drugiego, jednak nie, no ale widzi, że jest on wydobywany cały czas. Jeżeli zdążył nacisnąć na ekstraktor, to widział, ile jest gazu wydobytego, więc zdaje sobie sprawę, że więcej niż setka będzie chyba. Jest tutaj coś tworzonego? Nie, jaka setka. Tutaj mamy 2,5, tutaj mamy... Tak, jest więcej niż setka, gdzie ten gaz polazł. Gaz polazł, o proszę bardzo, jaka niespodzianka. To jest dopiero wczesne ler ze strony Nercia. To jest bardzo... chcecie definicję wczesnego ler? To jest wczesne ler, kolejne gazy będą dorzucone. I co wykombinuje Nercio? Pojedynczy będzie miał z 5 mutalisków tutaj, myślę. Tak myślę, że będzie myślał o mutalach. Więc raszuje do... No mutali, szybciutko. Co to oznacza? Przede wszystkim nie będzie miał za bardzo armii, ale dobra, to nie jest żaden wielki problem, bo przeciwnik, zanim wyleci helionami, trochę czasu to potrwa, wyjedzie helionami, trochę czasu potrwa, więc może Nercio dojdzie do Spire na czas. Jeden Queen Mutal tutaj z przodu będzie oczywiście przeganiał, więc to może być dosyć ciekawe. Oczywiście to jest... czekamy na Spire. Co jest jeszcze ciekawszego, to jest to, że mamy armory dosyć wczesne. Dwie miny dorzucone zostały na Apokalips, więc gra zupełnie nie taka, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co normalnie oglądamy. No i Spire w przygotowaniu. Co będzie ciekawe, oczywiście to będzie się szykował drop. Tylko czy zobaczymy w takim razie Blue Flame'y szybkie? Co on tutaj wykombinuje? Jakiś maruder, więc oczywiście miny, marudery. Marudery nie będą problemem, jak będą mutaliski. Są też helbaty, no na to oczywiście czekaliśmy, aż helbaty się pojawią. I to jest świetna sytuacja dla Nercia, bo on będzie szedł w mutaliski. Helbaty nie zrobią jego armii żadnej krzywdy. To może być Build Order Win. Do tego wszystkiego dwie miny z przodu, żeby masa lingów się tędy nigdzie nie wbiła. A Nercio jeszcze tylko mniej więcej 35 sekund i będzie mógł zacząć produkować pierwsze mutaliski. Viking wylatuje tutaj popolować na jakiegoś Overlorda, co jest zawsze dobrym pomysłem. Nercio będzie lekko przyblokowany, musi uważać, przydałoby się tutaj wycofać, no i czekamy na te mutale. Ile sztuk będzie? Dorzucony tego wszystkiego jest jeden spor na wszelki wypadek, żeby tutaj nie było jakiejś dziwnej niespodzianki. Gazu będzie miał Nercio na 8-9 mutali, więc 8, będzie ich 9? No i będziemy mieli ich 8 plus 1 do ataku, no i 8 mutalisków, więc ciekawy, prawda?
Szykuje się drop z dwóch helbatów, Fenerczy powinien mieć na czas te mutaliski, żeby to przechwycić. Strat większych nie zazna Polak. Do tego, zobaczcie, nie ma żadnej... nie ma eBaya, bez eBaya będzie to bolało. No i szykuje się ten drop, gdzie są mutale Nercia, właśnie 8 sztuk wyleciało. I teraz tylko gdyby udało się przywrócić przez Steam odpalony reaktor. Nercio widzi, jak to wygląda, próbuje zniszczyć Medivaca, Medivac padnie, no i teraz tylko, żeby nie stracił zbyt dużo eko. Polski gracz, jedna jednostka stracona do tej pory. I teraz zaczyna się cała główna zabawa. Trzeba wbić się i zrobić rzeźnię. Na razie są dorzucane tylko raksy. Jest jedna wieżyczka z przodu. Nercio już leci, żeby się tym zająć. eBay jednak tutaj oczywiście był. Jeżeli uda się przechwycić wieżyczkę, no to te budynki się nie skończą robić. Jedna SFL-ka padła. Tu jeszcze jest, tu jest, tu jest Nercio. Dawaj, dawaj, dobrze, pięknie. Udaje się. Gdyby zdążył to rozwalić, nie zdąży. Ale może wpadać tam też. Udało się jednak. No i teraz zaczyna się rzeźnia. Są miny, a niech sobie tam siedzą te pojedyncze miny. Nercio ma to tak naprawdę teraz gdzieś. Dla niego to nie jest problem. Przydałoby się jednak tą wieżyczkę do końca było zniszczyć. Miny zakopywane. Nercio próbuje tutaj stargetować. Oj! To akurat będzie go bolało i to mocno. Ale tu jeszcze wieżyczka została zniszczona. Jak teraz eko? 13 do 1 w ilości straconych harwesterów. Nercio 62 harwestery do 33. Jest dobrze, jest nawet bym powiedział bardzo dobrze. I gdyby udało się tutaj oczywiście budynki zniszczyć, albo zmusić przeciwnika, żeby się ich pozbył, uda się to zrobić? Wydaje mi się, że powinno się udać. Jeszcze parę salw brakowało. Ach, szkoda, że się odpuścił sobie. No ale jednak dwa wikingi były upierdliwe. Pamiętajcie, że te plus 1 do ataku już jest u Polaka. No i teraz 13 mutali może gdzieś tutaj krążyć. Nie bardzo ma czym Apokalips teraz wyjść. On nie ma armii, która pomogłaby mu przechwycić te wszystkie mutaliski. Nercio ma naprawdę aktualnie mocne eko. 66 do 33, dwukrotnie lepsza ilość harwesterów, większa ilość harwesterów. No i teraz zaczyna się zabawa w ubijanie kolejnych jednostek. Mina, żegnamy ją, słodka była, taka koreańsko-amerykańska. Więc jest dobrze. Na razie tutaj tylko uwaga, żeby nie wpaść pod minę, bo to by bolało. Czekamy na pneumatic carapace, który jest w przygotowaniu, oraz na overseery. To by się tutaj mocno przydało. Nercio przejmuje sobie już czwartą bazę, a jego przeciwnik siedzi aktualnie na dwóch i nie bardzo wie, jak ma to wszystko ugryźć. 79 harwesterów do 36, więc bym powiedział, że nice, nieźle. I teraz oczywiście overseer byłby tutaj najlepszym pomysłem. I Nercio, jak widzicie, jeszcze próbuje orbitala tutaj ściągnąć. Tylko uwaga na te miny, Nercio je widzi, wie, że gdzieś tutaj są zakopane. Ateran będzie się kisił w swoim własnym sosie na dwóch bazach. Też za bardzo nie może rozbudować tych jednostek. Nie wiem, o czym myślą te dwie SCV-ki, czy tych budynków, bo zabraknie mu za chwilę miejsca. SCV-ki się obijają, te dwie sztuki, no niech mu tak będzie. Więc Nercio przejmuje kolejną bazę, dorzuca sobie Bane, speed do Bane'ów, do tego wszystkiego dużo lingów, żeby cóż bronić się przed tymi atakami. Są już overseery, no i cel numer jeden w tym momencie, oj, byłoby pięknie, będzie pięknie, tak ładnie, tak cudownie, taki ładny orbital, suszarka nawet z niego wypadła, opatrzcie. Standardowa rzecz w każdym orbitalu, suszarka do włosów. Więc jest lepiej niż dobrze, jest bardzo dobrze, jest... jest świetnie, tylko teraz... akurat mina niedobrze uderzyła, jeden mutal, to jest już ściągnięty. Polak ma aktualnie większą armię, lepsze wydobycie, ulepszenia ma też, ma trochę więcej, wydaje za chwilę... to nie był dobry pomysł, Apokalips po całej linii się tutaj pogubił. Nercio widzi, jak to wygląda, jeszcze przyblokuje swojego przeciwnika. Sam Nercio został lekko przyblokowany, więcej overlordów by się przydało, 8 sztuk jest w przygotowaniu. Hive grzecznie czeka. Ile min tutaj jest na dole, ależ piękny prezent. Naprawdę nie musiałeś, nie musiałeś, kolego drogi. 5 min oddanych, naprawdę nie za pół darmo, za darmo. Ealing Bane właśnie się szykuje zrobić jesień średniowiecza. Nercio próbuje się gdzieś tam władować. Uwielbiam zapach pieczonego Bane'a o poranku. Cudownie to wyglądało. 1 do 0 dla Nercia. Kolejny mecz już za chwilę.